No to robimy temat, bo warto. Słuchajcie, o co chodzi z tym lewym powietrzem, które dochodzi do pieca? Jeżeli właśnie, tak jak ja tu mam obrobioną rurę wchodzącą w przewód kominowy gliną, to jeżeli macie w tym miejscu nieszczelność, to wchodzi wam w komin lewe powietrze, które powoduje zmniejszenie ciągu kominowego, co może powodować to, że po prostu piec nie ma dobrego spalania przez to, że jest zbyt mały ciąg powietrza przez sam piec. I tak właśnie czasem bywa, że powinno się właśnie, rozpalimy go trochę, że powinno się właśnie, moi mili, robić coś takiego, że powinno się uszczelniać właśnie łączenie rury z przewodem kominowym. Ja wiem, że są do tego specjalne jakieś sznury, silikony, ale tak naprawdę to wszystko wam gówno da tak naprawdę. Najlepsza jest glina, bo możecie ją stosować dosłownie do usranej śmierci. A ja tu mam całe wiadro paczki, która jest rozrobiona. W razie czego jak coś, to mogę zastosować z powrotem. Palimy sobie drewkiem, trochę otworzyłem, żeby rozpalić go na nowo. Oczywiście mamy miarkownik ciągu pieca, który jest nastawiony na 60 stopni. No. I się ogólnie pali. Powiem wam szczerze, właśnie o to chodzi, że gdy mamy nieszczelność właśnie w łączeniu rury z przewodem, to powietrze, które jest zasane dolną klapką, jest bardzo wolno zasane, co powoduje to, że po prostu zwiększa się ciąg, który wyciąga właśnie spaliny z pieca i przez to właśnie powoduje się to, że po prostu piec ma zmniejszony ciąg i nie dość, że źle spala drewno, to nie ma po prostu takiej mocy efektywnej i zaczyna wam się oblepiać taką smołą. Ja odkąd zalepiłem rurę wchodzącą w przewód kominowy gliną, już tego efektu nie mam. To już się powoli wypala, więc jest bardzo dobrze. Jest miłe ciepełko. Drewko się pali. Powiem wam naprawdę szczerze, że mnie to po prostu dziwi, że po prostu są... Są po prostu ludzie, którzy w takie rzeczy nie wierzą, ale po prostu prosty sposób na sprawdzenie tego to jest po prostu, powiem wam szczerze, odpalić sobie zapałkę i sprawdzić to. Bo po prostu lepszego sposobu nie będziecie mieli, a przynajmniej jak widzicie, tu nic nie ma. Teraz powtórzymy to samo z drugiej strony. Nic. To tylko pokazuje to, że oblepiłem komin bardzo dobrze. I właśnie, moi mili, i właśnie to powoduje to, że wam piec źle spala opał. Dlatego czasem naprawdę takie wiadro z gliną może wam wiele problemów oszczędzić. Ja to wcześniej wszystko zarobiłem klejem gipsowym i to było wszystko fajnie, ale to się po prostu, wiecie, wyrobiło, wykruszyło, napchałem tam gliny i to działa. To po prostu, ludzie, działa. I to działa. Zobaczcie, już smoła, która tu była, się wypaliła prawie. To samo dzieje się w środku pieca. Piec się sam czyści. Teraz jest fajnie. Fajnie się drzewko wypala. Powiem wam szczerze, co mnie naprawdę dziwi, to mnie dziwi to, że
Po prostu ludzie się dają nabierać na te całe pierdolenie tych oszołomów, którzy podają się za kominiarzy, a kominiarzami nie są. Że trzeba tam metalowe te jakieś rury w komin wstawiać, coś takiego. To jest zbójne na resorach, bo wystarczy po prostu komin obkleić dobrze gliną. To wszystko rozwiązuje wszystkie problemy. Ja komin sobie samemu czyszczę już od 20 lat i nigdy nie miałem pożaru komina. Czyszczę, wybieram z niego regularnie, więc ja nie miałem nigdy problemów z kominem, że mi się komin zapalił, sadze się paliły. Po prostu powiem szczerze, że właśnie wystarczy dbać. Jak macie jakieś nieszczelności, to po prostu zalepiajcie je tak jak ja tu gliną i po prostu cała moc sąca przewodu kominowego będzie szła wam tędy przez piec i wyciągała wszystkie spaliny z pieca bezproblemowo. To nie jest trudne, wystarczy tylko pomyśleć. Okej, trzymajcie się, na razie.